يا قلب شلياهم فرقاهم أبكت خفوق وعين طول العمر مسلاهم أهواهم وفي وهم وافي يا قلب شلياهم języka polskiego i mieści się Szkoła Polska dla uczniów, dla Polonii mieszkającej w Kuwejcie. Tutaj przed Wami reprezentacja tej szkoły i uczniowie chcieliby coś tam przekazać. Która to klasa? Pierwsza licealna klasa, tak? Opowiedzcie coś o tej szkole, o życiu tutaj. Uczymy się tylko 2 godziny w tygodniu w polskiej szkole. Po południu? Od 6 do 8 godziny. Niektórzy od 4 do 6 mam się pracę. Podstawówka. Normalnie chodzi do angielskiej szkoły. To jest od godziny 8 do 2. Albo od 7.30 do 2.30. Zaczynamy od szkoły. Jak wygląda nauka tutaj w polskiej szkole? Czego się uczy? Historii i polskiego. Godzina polskiego. Czyli dwa bardzo ważne przedmioty, które pozwalają Wam pamiętać o Polsce, tak? A z języka na języku polskim. O czym się uczycie? Bo pewnie to jesteście ucznią od takich standardowych lekcji w naszej szkole polskiej. Tak, trochę trudno powiedzieć, bo nie chodzimy w Polsce. Nie macie porównania. To opowiedz proszę o lekcjach tutaj. O czym się uczycie na języku polskim? Myślę, literatury. Zresztą są czytane tutaj na moim kanale. W dalszym roku uczyliśmy się literatury starożytnej. Pięknie, to poznajecie kanon literatury polskiej. Pięknie. Co byście chcieli powiedzieć Polakom mieszkającym w Polsce? Dzieciom chodzącym do 15, z którą teraz współpracujemy. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was. Gorące pozdrowienia, skoro ja tu. Gorące. 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 A dlaczego gorące? Powiedzcie. Bo 40 stopni. 40 stopni albo więcej. Albo więcej, 45. Dziękujemy pięknie w takim razie. Dziękujemy. I pozdrawiamy serdecznie gorącego Kuwejtu. Pomachamy? Z mojej strony chciałam serdecznie i ciepło, tak jak moi uczniowie powiedzieli, z mocą prawie 40-stopniową Celsjusza, pozdrowić nieznaną mi jeszcze szkołę, uczniów, nauczycieli, dyrekcję, no i wyrazić zadowolenie, że nawiązaliśmy współpracę, a przy okazji podziękować Pani Agnieszce, która włożyła dużo wysiłku, mimo że opiekuje się małym syneczkiem, w to, ażeby z nami nawiązać współpracę, która mam nadzieję będzie owocna.